Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 25 listopada katolicy Lwowa pożegnali podczas pogrzebu siostrę Olgę Duplece, która zginęła tragicznie we Lwowie 20 listopada pod kołami autobusu. Pogrzebowi przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z biskupem diecezji odesko-simferopolskiej Stanisławem Szerokarodziukiem, biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą i emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem. Po mszy świętej słowo pożegnania i podziękowania skierował ksiądz Jan Nikiel, proboszcz parafii katedralnej oraz matka generalna Janina Kierstan, przełożona Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, która wraz z siostrami przyjechała z Warszawy pożegnać siostrę Olgę. Siostra Olga Dupleca wstąpiła do Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi w lipcu 2004 roku. Po formacji w Warszawie służyła potrzebującym dzieciom i osobom starszym w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bubrce koło Lwowa. 23 czerwca 2012 roku siostra Olga złożyła śluby wieczyste w sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze w Częstochowie. Najświętszą ofiarę sprawujemy za świętej pamięci siostrę Olgę, prosząc, aby Bóg miłosierny przebaczył jej wszystkie grzechy popełnione z ludzkiej słabości i przyjął ją do grona zbawionych. Przez ponad 10 lat siostra Olga służyła w katedrze we Lwowie, pracowała w kuchni, przygotowywała posiłki dla księży i gości parafii. Wczesnym rankiem 20 listopada 2021 roku siostra Olga Dupleca tragicznie zginęła pod kołami miejskiego autobusu w drodze do katedry lwowskiej, w drodze do domu, gdzie mieszka Bóg. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie, a światło wiekuiste niechaj jej świeci. Czcigodne siostry franciszkanki rodziny Maryi wraz z matką generalną, droga rodzino siostry Olgi, czcigodni księża biskupi, drodzy kapłani, drogie osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry. Z wielkim niedowierzaniem, jakże trudnym dla ludzkiego umysłu zrozumieniem, spoglądamy na trumnę kryjącą w sobie ciało siostry Olgi. Jakże trudno ubrać w słowa to ostatnie pożegnanie, z jakim przychodzi się nam dzisiaj zmierzyć. Bo co można powiedzieć, aby uciszyć wielki ból, jaki dotknął kilka rodzin, którym cierpienie wyciska łzy żalu? Rozum stawia pytanie, jak mogło dojść do takiej tragedii, a wiara mówi o nadziei życia wiecznego. Co powiedzieć rodzinie z Bolechowa, gdzie urodziła się, wychowała, wykształciła i skąd wyruszyła w drogę służby dla Jezusa Chrystusa, obierając życie zakonne jako drogę do nieba? Co powiedzieć wspólnocie zgromadzenia franciszkanek rodziny Maryi, opłakującej swoją przełożoną i siostrę? Co powiedzieć wspólnocie parafialnej, w której przez ostatnie lata posługiwała siostra Olga poprzez cichą, ofiarną i sumienną pracę w parafialnej kuchni? Co powiedzieć tym wszystkim trzem wspólnotom, gdy ciągle w pamięci pozostają te ostatnie chwile życia, z którymi przyszło się zmierzyć siostrze Olce? Ludzie przy trumnie zawsze stają z zadumą, ale i z bólem, bo choć uznajemy prawdę zawartą w księdze Koheleta, że na wszystko jest wyznaczona godzina pod słońcem, choć przyznajemy rację w psalmiście, że dni człowieka są jak sen poranny, jak trawa, która rankiem rośnie i kwitnie, wieczorem więdnie i usycha, to jednak życie ludzkie, swoisty cud miłości, jest przeogromną wartością, a śmierć zawsze przychodzi nie w porę i za wcześnie. Stojąc przy trumnie siostry Olgi, wsłuchując się w Słowo Boże,
Wznieśmy się jednak ponad to, co takie ludzkie, ponad żałobę, smutek i ból rozłąki, ponad to, co podpowiada ludzki umysł i serce. I spójrzmy na rzeczywistość śmierci oczyma wiary. Modlimy się ze zmarłą siostrę Olgę, aby po trudach ziemskiego pielgrzymowania mogła uczestniczyć w uczcie zbawionych w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Życia. Wszyscy mówiliśmy do niej i o niej siostra Ola. Nigdy nie lubiła dużo słów. Jak pracowała 10 lat, nie słyszałem słowa zbędnego, niepotrzebnego. Zawsze w milczeniu i z uśmiechem. Codziennie o 6:00 siostry już były na plebanii, pracowały w kuchni po swoich modlitwach. Dziękuję szczerze przez tą Eucharystię, przez to liczne świadectwo księży biskupów, kapłanów, sióstr innych zgromadzeń i wiernych, przez wiarę w skuteczność naszej modlitwy przyjmujemy, że siostra Olga jak kłos zerwany pośród lata została złożona na tym ołtarzu i że jest już w niebie i wychwala Pana. Zasnęła w pokoju z Chrystusem. Z wiarą, nadzieją życia wiecznego polecamy ją miłosierdziu Bożemu. Prosimy Boga, aby siostra Olia, która przez chrzest została przebraną dzieckiem Bożym i w ciągu życia karmiła się ciałem Chrystusa, teraz została wezwana na ucztę dzieci Bożych w niebie. Pamięci siostry Oli, której ciało tutaj składamy. Naszą siostrę do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Daj jej udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Wiecznych odpoczynek.
Racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Na pewno ta śmierć nie tylko was, ale wszystkich nas wstrząsnęła, ale też ufamy, że ta śmierć przyniesie owoce. Owoce, które nie tylko dla waszego zgromadzenia tutaj na Ukrainie, ale też dla całego Kościoła będą widzialne. Uciecz pogrzeszmy, módl się za nami. Ostatnia, o zasługa.